Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Kabaret Skrzyżów Męczących, często podwitamy, hej! Drodzy Państwo, już za chwilę przed Państwem premierowe notowanie hymnu Euro 2012. A na dobry początek powitajcie wielki brawa naszych wspaniałych piosenkarzy. Wielkie brawa dla nich! To oni wykonają Państwu 7 nowych propozycji hymnu Euro 2012. A na dobry początek, drodzy Państwo, zobaczmy, jaką taktykę na Euro 2012 wymyślił trener Smuda i jego piłkarze. Taktyka na Euro 2012! Żeby nie padł gol, trzeba na pozycję wracać. Szuba kopać w tył, ostry kąt. Przeciwnika bić, kiedy sędzia się odwraca. I kopać, i kopać, i kopać krok. Hey! Wielkie brawa, propozycja naszych wspaniałych piłkarzy, drodzy Państwo. A teraz nasz wielki gwiazdor Ireneusz Jeleń. Powie Państwu, o jakiej treści SMS-a należy wysłać. Panie Irku! Właśnie się myślę, że strzelamy blamki. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, Ireneusz Jeleń, drodzy Państwo! A teraz, kto cieszy się najbardziej na to, że będzie Euro 2012 w Polsce? Oczywiście polscy duchowni. Oni również mają swoją propozycję. Oto propozycja polskich duchownych! Skąd wyciągam kropidło? Być księdzem to jest prestiż, zarobista sprawa, wierz mi. Zanim zacznie się, jeszcze jedno zrobię. Pozostaje tylko moment, chwila, a poświęcę to. Wezmę za to miliony monet. Dzięki Boże za euro. Dzięki! Wielkie brawa, to była propozycja polskich duchownych, drodzy Państwo. Jeżeli chcą Państwo, by ta piosenka stała się hymnem Euro 2012, wyślijcie SMS-a o treści ksiądz, a nasza reprezentacja zagra z poświęceniem. Drodzy Państwo, jadą do nas różne nacje. Jadą Włosi, Włosi wjeżdżają do Polski, a patrzą, a jaka jest w Polsce droga. Propozycja Włochów! Ale już w Zgorzelcu, już w Zgorzelcu wjeżdżają do Polski nie kto inny jak Niemcy. Propozycja Niemców! Autostrady. Drodzy Państwo, a teraz kolejna propozycja. Propozycja zespołu kolejnego. Propozycja polskich mniejszości seksualnych. Drodzy Państwo, oni również cieszą się, że będą u nas najlepsi piłkarze, a nawet sam polski Cristiano Ronaldo. Propozycja polskich mniejszości.
Drodzy Państwo, Orła cień spotyka Cristiano. Ale drodzy Państwo, jest zespół, który po raz drugi startuje do naszego konkursu. Zespół Vader. Zespół Vader przygotował premierową propozycję. Oto propozycja zespołu Vader. Zespołu Vader. Drodzy Państwo, ale teraz czas na propozycję najważniejszą. Propozycję naszych wspaniałych polskich piłkarzy, kibiców oczywiście. Kibiców reprezentacji Polski. Oni również przygotowali swoją wersję hymnu. Oto propozycja polskich kibiców. Panowie, chciałbym, żeby taką pieśń na, po każdym meczu, którą będziecie śpiewać, po każdym meczu reprezentacji, także dobrze. Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało! Nic się nie stało! Drodzy Państwo, to były wszystkie propozycje. Głosujcie, wybierajcie. Żegna Państwa kabaret z Kaszubem Szący.